jaki jest sposób na życie? Bo cel celem, ale samo chudnięcie nam nie wystarczy, bo później trzeba jeszcze jakoś żyć. I nie możemy być do końca życia tylko i wyłącznie na jednej diecie, która będzie cały czas nas ograniczała i sprawiała, że będziemy tylko i wyłącznie jadły te 5 produktów, które jadłyśmy, żeby schudnąć. Co dalej? Przede wszystkim trzeba słuchać swojego organizmu. Ja myślę, że bardzo rzadko to robimy. Jesteśmy ludźmi, należy o tym pamiętać, jesteśmy zwierzętami, które mają swoje określone potrzeby i bardzo rzadko w te potrzeby się wsłuchujemy. Po drugie, cywilizacyjnie zdemonizowaliśmy głód. Nie będę tutaj przytaczać może kampanii reklamowych konkretnych produktów, ale myślę, że wszyscy wiemy, o jakie produkty chodzi. I z tego głodu zrobiliśmy wroga publicznego numer jeden. I nauczyliśmy się nie czuć głodu. Wydaje nam się, że cały czas powinniśmy być najedzeni. A to tak nie wygląda i też u ludzi pierwotnych nigdy tak nie wyglądało, dlatego że głód był naturalnym sygnałem, że należy dopiero poszukać pożywienia. A więc zanim przyszło do posiłku, to jeszcze minęło dużo czasu, kiedy tego posiłku szukano, później go przygotowywano czy oprawiano. Więc ja myślę, że trzeba się ze swoim głodem po prostu zaprzyjaźnić. I to jest kwestia właśnie też, a może przede wszystkim znalezienia dobrych źródeł pozyskiwania tego, co wkładamy do garnka, tego, co jemy. To jest kwestia znalezienia lokalnych rolników, sprawdzenia tych produktów, dowiedzenia się, w jaki sposób te produkty są uprawiane, tak? Jeżeli rozmawiamy o zbożach, jeżeli rozmawiamy o warzywach, owocach. Jeżeli rozmawiamy o mięsie, to jest na pewno szukanie mięsa z nieogromnych ferm, dużych ubojni, prawda? Gdzie to mięso jest produkowane przemysłowo, ale szukanie alternatywnych źródeł pozyskiwania mięsa. Tak samo z nabiałem, kwestia lokalnych, małych przetwórni, gdzie jesteśmy w stanie sprawdzić ten proces. No trzeba sobie zadać po prostu trud. Oczywiście są doradcy żywieniowi, którzy są w stanie pomóc i to właśnie doradca żywieniowy, nie dietetyk, kto właśnie tą różnicę jesteśmy tutaj w stanie zaznaczyć, jest od tego, żeby powiedzieć, gdzie się udać, gdzie się zgłosić, gdzie sam sprawdził, prawda, te źródła. Także to jest istotne, plus właśnie ta lokalność i sezonowość i to wszystko razem połączone dają pewien obraz diety. Ja myślę, że powinniśmy się martwić, troszkę za bardzo się może czasami skupiamy na takim chirurgicznym wybieraniu produktów, a mniej na tym, że naprawdę mamy obecnie na co uważać. Jesteśmy w takim momencie historii, że zalewa nas naprawdę fala przetworzonego jedzenia, jedzenia toksycznego, jedzenia przesiąkniętego pestycydami, z sztucznymi dodatkami do żywności. Dlatego mówię, że naprawdę mamy się czym martwić, bo to jest jakby clue sprawy, to znaczy tego powinniśmy przede wszystkim unikać i na tym się skupiać. Dopiero w drugim kroku zastanawiać się, no dobrze, oczyściłem się z tego wszystkiego, co mogę zrobić więcej dla siebie. I tutaj na pewno w symbiozie ze swoim organizmem, plus korzystając z porad profesjonalistów, jesteśmy w stanie tą dietę sobie ułożyć. Natomiast nie ma jednej recepty. Na każdego będzie działało co innego, a mówiąc działało, mam na myśli to, że każdy po czym innym będzie się czuł dobrze.